wykonać tak zwany touchback i podać, że z tego materiału do rozproszenia to jest albo kopnąć jednego przeciwnika, ale szybko go opalić. A przed nami pierwsze kopnięcie z nogą. Piotr Marcinkowski, bardzo dobre kopnięcie, piłka opuszcza boisko, touchback z 25 yarda, Eagles rozpoczną swoją pierwszą serię ofensywną. A na wojsku pojawia się formacja obrony Warsaw Sharks na w linii defensywnej jako left end Russell Carter, defensive tackle Dariusz Poświata, right end Piotr Wilanowski, powracający z Kanady swoją drogą. Piotr Sitek na pozycji linebacker, outside linebacker. W środku drugi linii obrony Mateusz Gołoś, po prawej stronie Rosław Gdak, koordynator ruchowy Mateusz Dzioban, Jacek Gruszczyński, safety Alex Bartlett, nowy amerykański w składzie Sharks, Piotr Marcinkowski 47, także safety i Szymon Rapalski, defensive tackle. Ustawienie 4-3, czyli 4 defensywnych liniowych, 3 zawodników drugiej linii obrony. Charles McRae odbiera piłkę od swojego centra, próba akcji biegowej i ten bieg bardzo skuteczny, 5 lat do zysku. A dla tych Państwa, którzy są pierwszy raz na meczu futbolu amerykańskiego, może krótkie scharakteryzowanie tej dyscypliny. 10 yardów do pokonania, czyli odległość między tymi żółtymi charakterystycznymi znacznikami, które Państwo widzą po drugiej stronie boiska. 4 próby ma to zespół. Jeżeli uda się w 4 próbach, czy mniejszej liczbie prób, pokonać dystans 10 yardów, wtedy kolejne 10 yardów do pokonania, znowu 4 próby. No i oczywiście zespół stara się zdobyć w efekcie serii ofensywnej tak zwanego drive. Przyłożenie. Eagles zawali pierwsze zagranie 5 yardów. Otworzyli bardzo standardowo sezon. Trzeba sprawdzić postawę linii ofensywnej i defensywnej. Kolejny bieg tym razem oddanie piłki do fullbacka. Z piłku Dawid Więckowski zdobywa pierwszą próbę, 6 yardów zysku. Janek spojrzał, wytrzymany jest zupełnie. Eagles! Zacznie wypowiedź od tych pozycji, dla siebie Charles McRae na pozycji rozgrywającego, zawodnik z dużym doświadczeniem także w Europie. W zeszłym sezonie Seahawks Gdynia zdobył mistrzostwo. Wtedy grał na pozycji właściwie przede wszystkim formacji obrony jako cornerback czy safety czasem. No ale umiejętności jego są bardzo duże, także potem wystawiam jako skrzydłowy. Na razie w składzie Eagles jako rozgrywający, także Herbert Lee Barnes, on pojawił się w składzie Eagles. W ostatniej chwili zastąpił Kevina Wyja, który próbuje swoich sił na tak zwanym Pro Day NFL. Tymczasem Charles McRae sam z piłką. Ten bieg jest bardzo skuteczny, 7, nawet 8 yardów zysku i blisko Eagles kolejnej pierwszej próby. Druga próba, no nie cały, nawet 2 yardy do pokonania. Znowu dobre bloki linii ofensywnej Eagles, dosyć mocno zmienionej. Wojciech Piotrowski na left tackle pozycji właśnie za popularnego Buffsa, który jest w Stanach, także testuje się, czy w poniedziałek będzie przechodził testy na University of Texas San Antonio, testy NFL. Natomiast Oskar Winiarski, Mateusz Sławiński, Jakub Kowalski i Jakub Urżany. Kilka znanych nazwisk z poprzednich sezonów, ale także kilku zawodników z mniejszym doświadczeniem, a tymczasem próba biegu. No i chyba będzie mierzenie. A jednak nie, pierwsza próba. Dariusz Loniek wskazał w stronę pola punktowego Warsaw Sharks. Już będą przesunięte znaczniki przyboiskowe. Druga pierwsza próba w tej serii ofensywnej dla Warsaw Eagles. Przedstawiam ofensywę, czyli ofensywną Eagles. No i rozgrywającego. A skrzydłowym Krzysztof Owsianowski, Michał Śpiczko. Ranibakiem Witold Spotański, Dariusz Więckowski, fullback, Maciej Wódecki na pozycji tight enda. Czyli linii ofensywnej uprawniony do łapania piłki. Kolejny do piłki przez środek Dawida Więckowskiego. Próba biegu fullbacka. Natychmiast zatrzymana na pewno na razie najlepsze zagranie defensywne Sharks w dzisiejszym meczu. Druga próba, 9 yardów do pokonania. Yard zysku Dawida Więckowskiego w poprzednim zagraniu. Ponownie w tej samej formacji I-formation fullback, tailback, czyli ci dwaj zawodnicy stojący w linii z rozgrywającą. Uwaga, Charles McRae, teraz sam decyduje się na bieg. Jest bardzo szybki i zdobyła first down. Będzie się do środka, nie, bezpiecznie wybiega poza linię boczną. Prawie 20 yardów zysku i pierwsza próba dla Warsaw Eagles. Thank you.
już po raz pierwszy w dzisiejszym meczu na terytorium Sharks Orły. Przygotowują się przy linii bocznej zawodnicy Offensive Warsaw Sharks. Oczywiście chcieliby jak najszybciej pojawić się na murawie. No i jeszcze w takiej sytuacji, w której Eagles nie zdobędą przyłożenia, ale potrzebna jest do tego dobra gra linii defensywnej. Oczywiście Josh McCray, grając na pozycji rozgrywającego, stwarza dodatkowe zagrożenie nie tylko podaniami, ale także samotnymi biegami. To na pewno utrudnia ustawienie formacji defensywy przeciwko temu zawodnikowi. Tymczasem pierwsze podanie tego sezonu. To podanie jest nieudane. Piłka odpada na brawę za chwilkę. Druga próba, 10 yardów do pokonania. Piłka kierowana do Michała Śpiczko. Ten jednak wracając po futbolówkę nie był w stanie opanować zbyt nisko rzucona przez Chelsea McCray piłka. No właśnie, przy podaniu, jeżeli podanie jest nieudane do przodu, piłka wraca na linię w zamian akcji, czyli to miejsce, w którym w poprzednim zagraniu była wprowadzona. Oczywiście w tym zagraniu, które było nieudane podanie do przodu. Oczywiście zawsze bardzo wskazany doping, formacja defensywy potrzebuje teraz Państwa wsparcia właśnie w ten sposób. Let's go defense, let's go! Bo ile zarazają się plot, piłka na murawie, ale szczęśliwie opanowana przez jednego z zawodników drużyny Orłów, no, był nim Andrew White, on teraz pojawił się na pozycji running backa, ale za wczesne prowadzenie piłki do gry. Nie było chyba sygnału rozgrywającego, no, mogło to się skończyć katastrofą. Na Warsaw Eagles powstaje na kilka posiadaniu Orłów, natomiast jest trzecia próba jednostka do wykonania. Jeżeli teraz uda się Sharks zatrzymać rywali, to wie, czy ci nie będą odkopywać futbolówki. Andrew White biegnie w prawą stronę, na pewno pierwszej próby nie zdobędzie, zdobywa raptem 4 yardy. No i teraz ciekawe, jaką decyzję podejmie Jacek Walusz, szkoleniowiec główny Warsaw Eagles. Około 6 yardów do linii kolejnej pierwszej próby. Już widać przetasowanie w formacjach obu drużyn. Schodzi z boiska zarówno Andrew White, jak i Dawid Wieckowski, czyli odpowiednio tailback, running back, running backowie, tailback i fullback. Warsaw Eagles, czyżby odkopnięcie? No a może zmiłkowe zagranie, oczywiście nie ma zasady w czwartych próbach. Teraz zespół ryzykuje, to znaczy jeżeli nie zdobędzie pierwszej próby, piłka przejdzie w posiadanie przeciwników. No i w tej sytuacji można odkopnąć futbolówkę. Utrudnić się rywalom rozpoczęcie serii ofensywnej, ale proszę, na boisku pojawia się po raz pierwszy w sezonie Herbert Lee Barnes. Jedna próba podania. Jest sporo czasu, to podanie jest udane. Czy to wystarczy zdobycie pierwszej próby? Tak jest, pierwsza próba do Warsaw Eagles. Około 13 do zysku, świetne podanie, dosyć bezpieczne na zewnątrz. I ofensywa Eagles pozostaje w uderzeniu. No, bardzo długi pochód w warszawskim Orłu. Pamiętamy, że Sharks wrócił do Pendergasta po świetnym wygodnie Sharks. A na Polsce w okolicach, a prawie dokładnie w 25 razie po drugiej stronie linii środkowej boiska. Tylko 8 miesięcy dzień od pierwszego przełożenia w sezonie. Spore poruszenie. Pierwsze przewinienie tego sezonu. Zatrzymana gra, to będzie albo falsa, albo offside, czy może właśnie zakłócenie, czy kontakt z zawodnikiem linii ofensywnej Eagles. No jednak nie, false start, za wcześnie poruszył się zawodnik linii ofensywnej Warsaw Eagles, 5 yardowa kara. No i właśnie, to co w futbolu amerykańskim jest charakterystyczne, przewinienia zwykle są komunikowane po zakończeniu zagrania, sędziowie sygnalizują naruszenia przepisów tymi żółtymi chusteczkami, nazwanymi flagami. Uwaga, próba biegu Bain, zatrzymany przed nią w reakcji. Fantastyczne zagranie w formacji defensywnej Alexa Bartleta, nowego nadbytku Warsaw Sharks, tak zwany tackle for loss, czyli zatrzymanie zawodnika z piłką przed linią wznowienia akcji. No a w tym przypadku można powiedzieć, że to jest tackle zatrzymany, rozgrywający. Jedno z najskuteczniejszych, najlepszych zagrań, jaki może wykonać zawodnik obrony. Oczywiście najlepsze zagranie to takie, w którym zabiera piłkę rywalom, a już w ogóle takie ultimatywne, już maksymalnie dobre, to takie zabiera piłkę rywalom, jeszcze zdobywa przyłożenie, bo oczywiście tylko w ataku można zrobić punkt, tym czasem Eagles złapała. Bainz sam biegnie z piłką, nie mogę podać. Jeszcze nie przekroczył linii w zamian akcji. Podanie jest nieudane.
Maciej Budecki, ten to miał odebrać piłkę po zagraniu, jednak upuszcza futbolówkę i za chwilkę trzecia próba, 16 do pokonania. Piękną pogodą powitała nas wiosna. Fantastyczne warunki do zgrywania meczu futbolu amerykańskiego. No właśnie, może być idealne także dla zawodników. Jest dosyć rzeźko, nie jest wcale za ciepło. Oczywiście w ochroniaczek, w kaskach jest dużo cieplej. Uwaga, panic. W trzeciej próbie mięciutkie podanie do Tajlanda. Piłka jest niezłapana. Maciej Budecki, on podobnie miał być odbiorcą podania. Podanie nieprecyzyjne. A tak zwany skinny post, czyli pobieg przed siebie, chciał po 10 jardach pod kątem mniejszym niż 35 stopni. Jednak niedobrze kierowana piłka i uwaga, czwarta próba pozostaje na boisku. Formacja ofensywna czyżby i go spróbować zdobyć first down, a może samotnie Bynes, a tymczasem pierwszy przerwę na żądanie ordynuje Przemysław Wolski. Trzy przerwy na żądanie, a każdy zespół w każdej z połów meczu. No a na razie dużo dzisiaj głośniejsi w Wizzy Warsaw Sharks. Lecz Eagles się rozkręcą. Spodziewał się teraz trener główny Warsaw Sharks, pomagający mu skończyć tego, że będzie odkopnięcie piłki, jednak wydaje się, że w tym miejscu boiska Eagles będą decydowali się o kontynuowanie serii ofensywnej, czy próbę podtrzymania tej serii ofensywnej, czyli muszą zdobyć przynajmniej w tej chwili 16 yardów, by pozostać posiadanie piłki. Oczywiście, jeżeli udałoby się zdobyć więcej, to tym lepiej dla Orłów. Jeżeli uda się zdobyć przełożenie, to już w ogóle rewelacyjne. Jedno jest pewne, będą Orły grały czwartą próbę, chociaż też może czasem spodziewać się odkopnięcia samego rozgrywającego. Zobaczymy, który wariant będzie ćwiczony. Panie Państwa, dużo czasu, miękki rzut i to się kończy prawie przekrytem. Świetne zagranie w obronie. Oka reklamuje ten zawodników Eagles. Częsty kontakt, ale wydaje się, że najpierw piłka się od niego odbiła. Później upadła na brawę. W związku z tym strata piłki w czwartej próbie. Na boisku formacja ofensywy Warsaw Sharks. Uwaga, po raz pierwszy Sharks w sezonie w ofensywie Karolczak. Jak to słynny okrzyk brzmi, najlepszy quarterback. Podaje piłkę do Benaroli. Jest pierwsza próba. To taki bardzo standardowy sposób rozpoczęcia nie tylko meczu, ale także swojej pierwszej serii ofensywnej. Czyli próba biegu przez szereg, sprawdzenie właśnie dyspozycji swojej linii ofensywnej, linii defensywnej drużyny przeciwnej. Nie pierwsza próba. Formacja z czterema skrzydłowymi. Jeden odbierający, uwaga. Dobry rzut, ale fantastycznie teraz obroniony. Hubert Ogrodowczyk. Na spółkę z Filipem Szczęskim tutaj świetnie powstrzymali zagranie Sharks. No i strata jardów w tym zagraniu. A nie, prawie dokładnie na nim wznowienie akcji. Zatrzymany skrzydłowy, czy uderzony skrzydłowy. W związku z tym druga próba, 10 jardów do pokonania. Na lewym hashmarku rozpoczynają Sharks. No i będzie false start. Za wcześnie poruszył się jeden z liniowych. Rodaj z numerem 71. Na pewno 5 razy zostanie przesunięta ofensywa na Sharks w stronę własnego pola punktowego.
Lead Ozongana w tej chwili za wcześnie się poruszył. Noż, sędzia zeleniowy. Fire pod flagę, możemy podłożyć grę. Druga była 15 od obrony. Panowie z serii skrzydłowych po stronie Sharks. Karol Żak, krótkie zagranie, piłka, no uwaga! Wiski sędziów wcześniej oddane podanie do przodu. I think it was a pass. I think that was a pass. It was close. Zabrzmiał wiski sędziów, to chyba podanie do przodu łamane. Tak jest, nie było fumble, czyli zgubienia piłki. No Eagles byli blisko jej przechwycenia czy odzyskania. Tymczasem trzecia próba. Potężny dystans 20 jardów do pokonania. Karol Żak ma mnóstwo czasu, miękkie podanie przez środek, fantastyczny rzut, ale piłka nie zabrana. Tomasz Ofnio nie łapie piłki, fantastycznie rzuconej przez Karola Żaka. Proszę zobaczyć bardzo podobne podanie, tego, które wcześniej raczył Heavenly Minds Macieja Wudeckiego, gdy jeszcze Igor drugi posiadanie piłki. Podanie około 20 jardowe. No i raz czwarta próba, raczej nie ma cienia wątpliwości. Pewnie odkopnięcie piłki. Tomasz Ofnio daleko się ustawia za swoją linią. To w tej chwili formacji specjalnej. No a Charles McCree będzie czyhał na futbolówkę, będzie chciał wykonać świetną akcję powrotną, a umie to robić. Jak mało kto tak dobrze w naszym kraju. Trudna będzie piłka do opanowania, ale ma na pewno czas. McCree na return. Zaczyna przynajmniej linii bocznej, oczywiście trudno, nie trudno było się domyślić, że będzie uciekał w drugą stronę. Czeka na bloki swoich kolegów. Znakomity return na razie. Dopiero zatrzymany w okolicach 35, nie, 7 jarda od pola punktowego Eagles. Charles McCray i na wojsku po raz drugi formacja ofensywy Eagles. Ale poczekajmy, flaga na murawie. Jeszcze przewinie jakiejś formacji specjalnej. Najczęstsze faule to przytrzymywanie czy blok w plecy się formacji specjalnych. No i zwykle popełnia przewinienie ta piłka, ta drużyna, która jest w posiadaniu piłki, która wykonuje akcję powrotną. Ale posłuchajmy sędziego głównego, nawet jak go nie usłyszymy. Ach, jak Państwa pozdrawia tą żółtą flagą. Nie ma przewinienia, odmachana flaga. Pierwsza próba do Warsaw Eagles. No do tej pory dużo głośniej Państwo kibicują, i to po lewej i po prawej stronie, czy kibice Sharks i Warsaw Eagles, formację defensywną. No właśnie, teraz kibice Sharks wspierają także formację ataku. Zawsze zachęcamy Państwa do głośnego dopingu. Pierwsza próba przyczyna do pokonania. Pierwsza seria Warsaw Eagles była bardzo obiecująca, no bo przecież zaczęło się w 25 razie z piłką. Oby pokonały prawie całą długość boiska. Jednak zatrzymała się. Uwaga, tymczasem kończy się chyba pierwsza karta. Nie, zmiana piłki. Ojoj. Oj, fał start tym razem skrzydłowego, dosyć rzadka sprawa. Za wcześnie przekroczył nie w zamian akcji, czy w ogóle poruszył się skrzydłowy, stojący na linii w zamian akcji, miał śpiczko. W związku z tym 5 od awatera i pierwsza próba 15 do pełnia. Jak Państwo już pamiętam, że sponsorami drużyny Warsaw Sharks są Camouflage, Solideol, Hightech Nutrition, Sportmed. No, a rekrutacja do drużyny, no przecież także druga drużyna wystąpi rozgrywka w tym roku, późnym latem drużyna Warsaw Sharks już 28 marca przy ulicy Wawelskiej 3. Tymczasem nieudane podanie. Druga próba 15 yardów do pokonania. Let's go defense, let's go!
bardzo intensywnie przygotowało się do tegorocznych rozgrywek. Sharks sporowali z Toruniem Indra, z drużyną PNF1, która awansowała w zeszłym roku do rozgrywek właśnie zaplecza top ligi z PNF2. No i dosyć wyraźne zwycięstwo Sharks. Później takie kontrolne gry, uwaga teraz. Pańs się wyrywa z kieszeni, zostanie powolony, nie biegnie z piłką. Przekraczenie wznowienia akcji, ale zdobywa raptem 7 yardów. A całkiem nieźle w tej sytuacji. Pamiętajmy, że oryginalne wznowienie akcji było w okolicach 33 yarda. A Pańs wybiega pozornie, bo no prawie dokładnie na yardzie 40. Jeszcze szukał Kirby Lee Pańs, nowy nabytek na pozycji rozgrywającego Eagles. Skrzydłowego, który mógłby posłać piłkę. No ale oczywiście, myśl przepisów. Gdy przekroczy zawodnik linię wznowienia akcji, takiej szansy już nie ma. Wtedy musi już poruszać się z futbolówką sam. Dobra presja Sharks, ale jest jednak dobry też rzut. Było tam mnóstwo kontaktu, piłka złapana raty. Coś niewiarygodnego. No tam prawie na pewno pass interference, czyli nieuprawiony kontakt obrońcy na zawodniku, który starał się łapać piłkę. Ale pytanie, czy opanowana piłka w boisko? No bo teraz, jeżeli było przewinienie, chociaż nie ferujmy wyroku, to sędziowie teraz powiedzą, jaki był faul, natomiast ta flaga raczej to wskazuje. Jeżeli teraz była opanowana piłka w boisku, oczywiście zostanie odrzucona kara za to przewinienie, bo zysk będzie ponad 30-jardowy. W innym przypadku, jeżeli kara zostanie przyjęta za przewinienie, bo zawodnik nie zmieścił się w boisku. No właśnie, defensive pass interference, czyli nieprawidłowy kontakt obrońcy. Pierwsza próba, czyli przyjęta kara za przewinienie, piłka opanowana poza nieuboczną. No i to na pewno jest lepsza informacja na szach, 15-jardowa kara w takim przypadku. Myśl przepisowa NFL, czyli zawodowej ligi, do której próbuje się dostać do Batunda i Kusi. Byłby tak zwany spot foul, czyli piłka została ustawiona w tym miejscu, gdzie doszło do przewinienia. Ale gramy na całym świecie w rozgrywkach pod egidą Międzynarodowej Federacji, a także w rozgrywkach futbola akademickiego, według przepisów właśnie NCAA. W związku z tym 15-jardowa kara. No i to taki mały plusik przepisowy dla Sharks. Uwaga teraz, były kłopoty. Rzutem, no, rzut bardzo dobry państwa. Upuszcza to jednak piłka. Ładne zachowanie teraz, będzie przewinienie udane zagranie. No i potencjalnie świetne zagranie w obronie, zaraz skończy się. Prawdopodobnie pierwszą próbą dla Warsaw Eagles. Przewinienie osobiste zawodnika Sharks chyba trochę przeszkadzał. Nawet teraz jesteśmy mocno zawodnikowi Eagles podniesieniu się po tym nieudanym zagraniu, podanie do przodu. No i efekt jest taki, że oczywiście 15 yardów przesunie ta piłka w stronę pola punktowego Sharks i Eagles mają kolejną pierwszą próbę. Znowu rzut dobry i będzie tam rzut, ale Eagles nie ma. Ale uwaga, znowu flaga. Flaga w backfield. Russell Carter prawdopodobnie faulował w tej chwili Herberta Levinsa. Jeszcze druga flaga. To może być 30-jardowe przewinienie. Czyli nawet nie zostanie wymierzona cała kara, ale może tym za chwilę. 15 yardów za późny atak na rozgrywającym. No, przepisy mówią tyle, że jeżeli rozgrywający wyrzuci piłkę, jest dodatkowo chroniony. Nie może być atakowany przez przeciwników w momencie, gdy już piłka opuści jego rękę, natomiast teraz jeszcze nie podobało się Russellowi Carterowi to, jak decyzję podjęli sędziowie, pewnie niesportowe zachowanie na koniec. No i to będzie bardzo, właśnie, roughing the passer, czyli atak nieuprawniony rozgrywającego, a na koniec jeszcze sędziowie rozłożą sędziowie główne ręce, unsportsmanlike contact, niesportowe zachowanie, 15 yardów kary dodatkowo. 30 yardów nie będzie odmierzonych, osoba jesteśmy bliżej niż 60 yardów od pola punktowego Sharks. Co nie zmienia faktu, że będzie kolejna pierwsza próba i oni staną przed olbrzymią szansą, by zdobyć pierwsze punkty tego sezonu. Moja?
zostanie odmierzony z 30 yarda, 15 yardów, później połowa dystansu, czyli na około 7,5 yarda przed polem punktowym Eagles ustawia na piłkę. A dlaczego? Bo przepisy mówią, że jeżeli dystans do pola punktowego jest mniejszy niż przewinienie, które zostało popełnione, czy może wymiar kary za przewinienie, które zostało popełnione, wtedy jest odmierzona połowa dystansu. Czyli po odmierzeniu pierwszego przewinienia, pierwszych 15 yardów do pola punktowego było raptem yardów, a nie skoro na 15, więc obniżona połowa dystansu, 7,5 yarda, tyle na 7, może yardów mają Eagles do endzone rywali, walcząc o pierwsze punkty w tym sezonie. Przyłożeniem. Bardzo długo, mam nieduży dystans, 4 próby do pokonania, 4 próby i nieduży dystans do pokonania. Bain rzuca w grób pola punktowego. Podanie jest nieudane. Tym razem piłka kierowana do Jakuba Kłoskowskiego. A trzeba przyznać, rzut dosyć bezpieczny, bo przecież blisko linii pola punktowego tylko Kłoskowski mógł opanować piłkę, ale jednak troszeczkę za bardzo w prawo. W związku z tym druga próba, sytuacja go, czy jak widzą Państwo, już nie jest odmierzany, jest na 10 yardów do pola punktowego. Warsaw Sharks 7 yardów, tyle dzieli Oru od wymarzonego przełożenia. Czekajmy, flaga na murawie. Witold Szpotański, kiedyś zawodnik Mustangów Płock, już od 3 sezonów bodaj gracz Warsaw Eagles z piłką. A świetnie zatrzymał rywala Mikołaj Pawlaczyk, były zawodnik Wilków Łódzkich, które grają w KLF 1. No, wszechstronny gracz, na pozycji running backa. Tylko poruszającego się w tiku, ale także w obronie, ale poczekajmy. Nie ma flagi. Czyli świetne zagranie w obronie. Na chyba tam było wątpliwe, czy nie było jakiegoś przewinienia osobistego, może łapanie za krótkie kasku przy tym zagraniu. Odmachana flaga przez sędziów. No, zasady było tyle, że jak się rzuci flagę, to trzeba jakąś decyzję podjąć, że jak nie jest rzucona flaga, było przewinienie, to już tych wątpliwości nie można rozwiązać. Teraz Bajs sam pole piłkę. Bardzo niedobry bieg. Zatrzymany głęboko w backfield, czyli przed nim ustawienie akcji. Za chwilkę trzecia, czwarta próba. Sytuacja goal, piłka na 20 yardzie. Ale chyba, no właśnie, na 19 yardzie. Czerwone żądanie, Dziadka Walusza. No właśnie, drugi timeout Warsaw Eagles. Czy pierwszy? Chyba pierwszy timeout Warsaw Eagles. W pierwszej połowie dzisiejszego meczu. Chyba drugi timeout. No i teraz pytanie. Próba kopnięcia z pola, zdobycie 3 punktów, oczywiście pod warunkiem, że piłka przyleci nad poprzeczką między słupami. Bramki już zmierzył, bramkę etatowy kopacz Kursuigus Marcin Łojecki. No ale pytanie, czy będzie miał szansę na kopnięcie. No na pewno troszeczkę utrudni całą sytuację, czy utrudniłoby całą sytuację to, że musiałby chować pod wiatr. Dystans jednak nieduży. No i Jacek Walusz decyduje się pozostawić na boisku formację ofensywną. Herbert Levine pozostaje w pozycji rozgrywającego. Czwarta próba, jeżeli teraz Eagles jest do przyłożenia i Sharks nie popełnił błędu w obronie, nie popełnił przewinienia, to piłka przejdzie w posiadanie rekinów. Uwaga, bolej, pole punktowe! Pierwszy tarzał tego sezonu jest zdobyty przez Warsaw Eagles. Przełożenie Charlesa McCray po podaniu Herberta Levinesa w czwartej próbie, no była dosyć ekstremalna sytuacja. 4:19, jednak świetnie poradziły sobie Orły. No i coś się odleczy, to nie uciecze Marcin Łojecki za chwilkę w roli głównej.
na piłkę przytrzymuje McCray, czy też może oczywiście mieć dodatkowy aspekt taki, że może być jakaś zmyłka, jednak zagranie za jeden jest skuteczne. 7-0 w pierwszej kwarcie pierwszego meczu tego sezonu prowadzą Warsaw Eagles. Oczywiście jak to ma miejsce po każdym przyłożeniu, czy w ogóle akcjach punktowych, za chwilkę wykop. Najbardziej kopała to drużyna, która zdobyła punkty. Kick-off z 35 yarda. Zaraz pierwszy return w tym sezonie Warsaw Sharks, bo przecież Eagles w swojej pierwszej serii ofensywnej nie kopali, tylko stracili tylko w czwartej próbie. Antonio Rowley, Alex Bartlett, oni są w linii akcji powrotnej. Alex Bartlett opanowanie piłkę, czyżby zmiłka do Antonio Rowley, danie piłki. Dobro rzucenie, wygląda ten liter znakomicie. Warsaw Sharks rozpoczął fantastyczny miejsc w przełożenie. A może skończy to przełożeniem. Antonio Rowley. Touchdown Warsaw Sharks. Nie ma flag na murawie. Fantastyczna akcja. Wydaje się, że Alex Bartlett szybszy Antonio Rowna, a natomiast ten szukał bloku po prawej stronie. Fantastyczny bieg przy prawej linii bocznej. I Warsaw Sharks zdobywają pierwsze punkty w tym sezonie. Za chwilkę próba podwyższenia. No właśnie za ile? Pewnie za jeden w tej sytuacji. Chociaż Sharks słynęli w zeszłym roku z podwyższeń za dwa punkty. Teraz prawdopodobnie za jeden, ale poczekajmy. Flaga na murawie, jakaś strasznie późna. Jarek! Masz karadanas? Nie wiem jeszcze. Kamil Rączkant prawdopodobnie za chwilkę będzie podwyższał ten punkt. Na jedno jest pewne, że to przyłożenie nie zostanie cofnięte, dlatego jeżeli było to przewinienie jakieś było po zakończeniu zagrania. Chyba brakuje zawodników nawet w składzie Sharks. Ach ta, to upojenie po przyłożeniu. Na boisko, z boiska, trenerze, litości. Dużo zmian za chwilkę, pewnie próba podwyższenia, odmachana flaga przez sędziów. Już niech pozostanie słodką tajemnicą, co się ich zasygnalizować tą flagą. Podwyższenie za jeden punkt, Marcin Łojewski trafił, Kamil Rączka nie trafia. Teraz muszą szansę podać piłkę, może być return za dwa punkty dla Warsaw Eagles, uwaga! Niewiarygodna sytuacja, mogą być dwa pokolorów. Pod warunkiem, że nie da się złapać zawodnika jego koszulce i rzeczywiście złapać jedno. Fantastyczna akcja. Ale poczekajmy, flaga na murawie. Czyżby blok w plecy, przytrzymywanie, chyba blok... Po tym zagraniu, jeżeli ten return zostanie uznany, będzie oczywiście 9-6 dla Warsaw Eagles. Jeżeli było przewinienie orłów w tym zagraniu, będzie 7-6, bo oczywiście nie ma szans na powtórzenie akcji powrotnej czy rozpoczęcie zagrania w tym miejscu. No zresztą flag jest więcej. Ale trzeba przyznać, że ta akcja powrotna była znakomita. A był to Andrew White. Tak,
Nie, no, się dziewięć. Po zakończeniu zagrania przewinienie. Niesportowe zachowanie Sharks. Niesportowe zachowanie Eagles. Ale z podwyższeniem udane, bo to już było po zakończeniu zagrania. W związku z tym Eagles prowadzą 9-6. Ty wciśnij raz i poczekaj. Później wciśnij drugi raz. Cóż, ta tablica wyczynia 11-6 już. I Zofa. No, dzieje się w tym meczu. Już mieliśmy przyłożenie po akcji podaniowej Herberta Ibanisa do Chasa McCray. 19-yardowe zagranie. Kick-off return Antonio Rona. A wpada też 75-yardowy. No i teraz to, co wydarza się niezwykle rzadko, co także jest niemożliwe w myśl przepisów NFL, ale przepisów NCAA jak najbardziej. Czyli akcja powrotna przy podwyższeniu. A dlaczego ze 2 punkty może zadać pytanie? No bo skoro najwięcej można przy podwyższeniu zdobyć 2 punkty, czy zespół, który kopie piłkę, czy inaczej, 2 punkty może zdobyć zespół, który jest w posiadaniu piłki. Bo jeżeli kopie to 1 punkt przy podwyższeniu, jeżeli wniesie piłkę po tam rywali to 2, no to taka sama premia dla zespołu przeciwnego, czyli 2 punkty maksymalnie przy podwyższeniu. Niezbyt długi kick-off. Chyba całkiem niezła informacja, że piłka nie wpada w ręce Charlesa McRae. To trenerze uderzenie. Świetne nagranie teraz formacji specjalnej Sharks. Piotr Sitek znakomicie w tej chwili powala rywala. Tam chyba nawet nie widział dokładnie, że Sitek już tam celuje w jego nogi. I na boisku po raz trzeci w dzisiejszym meczu ofensywa, czy formacja ofensywna Warsaw Eagles. Po raz trzeci także formacja oczywiście obrony Sharks. Na razie 50% skuteczność orłów. Formacji ofensywnej jedno przełożenie, czy pierwsza seria nie zakończyła się touchdownem, teraz seria druga przyniosła przełożenie po zagraniu Chasa McRae'a, teraz trzecia seria, zobaczymy jak sobie poradzą orły, zaczynają po końcach 23 yarda. Uwaga, próba biegu Eagles, zatrzymana prawie dokładnie na niższej akcji. Artur Macaron zatrzymuje rywala, za chwilkę druga próba, 10 yardów pokonania. Na tej pierwszej serii prawie w ogóle nie było podań Eagles. Głównie akcje biegowe w drugiej już dużo. Zagrał górą, potem do przodu. Zobaczymy, jak będzie w tej otwarcie, jednak biegiem, który zatrzymany dokładnie na liczbę jak. Uwaga, Herbert Barnes w opałach. Jeszcze tam pędzi za nim Makara. Niezły bieg, zdobywa sporo yardów. Zdobywa pierwszą próbę. 13 yardów zysku i orły otrzymują prawie w postaci kolejnych 4 prób na pokonanie następnych 10 yardów. Zachęcam Państwa do dołączenia się do głośnego dopingu. Dobre zagranie w formacji obrony. Russell Carter na spółkę z Mateuszem Gołosiem, kiedy zaczął rywala. Thank you.
Żeby koniec pierwszej kwarty. Najdłuższa kwarta historii WLF-a właśnie się zakończyła. Nie, prawie 45 minut gry za nami. Po pierwszej części gry 9-6 dla Warsaw Eagles. A przejdą, że przełożenie dla Orów zdobył Chas McCray po badaniu Herberta Libańca. To było 19 rozegranie. Później fantastyczna 85-5-yardowa akcja powrotna w wykonaniu Antonio Rona. No i później Andre White wykonuje return w akcji powrotną przez prawie całą długość boiska. Skuteczne podwyższenie za punkty, ale nie tych, którzy mieli zdobyć punkty, czy może mieli posiadanie piłki, tylko tych, którzy piłkę przechwycili. 9-6 dla Warsaw Eagles. Zmiana stron i wznowienie gry. Thank you.